Czym myć twarz po 50 roku życia? I dlaczego to mycie twarzy jest takie ważne w naszej pielęgnacji? Tego dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Na dzisiejszy odcinek zaprasza Nutrilon, sklep i aplikacja z wyselekcjonowanymi kosmetykami. W ofercie tego sklepu i aplikacji znajdziesz kosmetyki do twarzy, ciała, włosów, makijażu i oczywiście do demakijażu. Mycie twarzy jest takim zabiegiem, który my wykonujemy bardzo często, traktując je po macoszemu. Bardzo często stosujemy zbyt agresywne środki myjące, albo przeciwnie, zbyt łagodne, albo też nawet czasami myjemy twarz samą wodą, która nie usunie różnego rodzaju zanieczyszczeń, które gromadzą się na naszej skórze. Demakijaż jest bardzo ważny wtedy, kiedy chcemy, aby skóra jak najlepiej skorzystała z różnych składników aktywnych, które dostarczamy jej w serach, w kremach czy w innych kosmetykach. Jak wykonać dobry demakijaż? Wydaje mi się, że ważne jest tutaj stosowanie dwuetapowej pielęgnacji. I od kiedy jestem kobietą dojrzałą, widzę, że ta pielęgnacja, ten demakijaż, to oczyszczanie twarzy faktycznie działa. Dzięki temu przystosowujemy skórę do przyjęcia nowych składników aktywnych, ale także pobudzamy jej działanie, na przykład wykonując przy okazji jeszcze pobudzający masaż. I pierwszym etapem, który ja stosuję, jest zawsze demakijaż. I tutaj nazwa może być nieco myląca, bo tak sobie myślimy, że skoro ja się nie maluję, albo skoro ja nie stosuję żadnych tutaj pudrów, kremów czy podkładów, no to po co mi ten demakijaż tak naprawdę jest? Mogę go pominąć. Nie, dlatego że przy demakijażu my usuwamy nie tylko resztki kosmetyków, ale używamy także na przykład filtry, które mamy nałożone na twarz. Używamy podczas takiego demakijażu na przykład także usuwanie z twarzy różnego rodzaju zanieczyszczeń, które bogate jest nasze środowisko naturalne. I taki demakijaż jest podstawą kolejnych etapów pielęgnacji. Myślę, że nie tylko moja skóra, ale także wasza dojrzała skóra coraz trudniej wybacza różnego rodzaju błędy, takie jak na przykład stosowanie zbyt mocnych środków myjących, albo na przykład zbyt mocne pocieranie jej, czy też wycieranie ręcznikiem. W naszym wieku stawiam na pielęgnację powolną, łagodną, ale skuteczną. Jeżeli chodzi o demakijaż, to moje ulubione kosmetyki do tego etapu to są różnego rodzaju oleje. Oleje jednocześnie pielęgnują skórę i bardzo delikatnie pozwalają usunąć różnego rodzaju zanieczyszczenia. Pierwszym etapem, który robię podczas takiego demakijażu za pomocą olei, to jest nałożenie oleju na palce i powolutku wykonuję takie ruchy koliste na moich powiekach. Staram się pamiętać o tym, żeby nie rozciągać skóry, nie naciągać, zbyt mocno nie naciskać, a tylko powolutku te ruchy dookoła wykonywać. Tutaj czas działa na naszą korzyść. Im dłużej pozostawimy kosmetyk, tym on lepiej rozpuści wszystkie nasze zanieczyszczenia i później łatwiej usuniemy je z twarzy. Później nakładam olej na twarz. Tutaj mamy też bardzo podobne ruchy, czyli takie okrężne, ale jednocześnie przesuwam się od środka twarzy na zewnątrz, powoli, łagodnie, ale skutecznie, tak żeby zmyć tutaj wszystkie zanieczyszczenia. Potem przychodzi czas na zmycie tego wszystkiego, co w tym momencie zrobiliśmy na naszej twarzy za pomocą olejów. Wybierajcie takie oleje, które są bogate w składzie, ale które mają też konsystencję taką i taką formułę, którą potem będzie łatwo usunąć za pomocą wody, tym bardziej, że nie możemy stosować wody gorącej. I tu na przykład mogę Wam polecić olejek do mycia twarzy marki Plon, który znajdziecie w sklepie Nutridon. Zmywamy olej wodą nie gorącą, dlatego że gorąca woda podrażnia naszą skórę, a także powoduje zakłócenia tutaj w warstwie lipidowej. Jeżeli my zmyjemy naturalne oleje, które są na naszej skórze, nasza dojrzała skóra staje się bardziej bezbronna na ataki różnych zanieczyszczeń. Możemy także zmyć tę warstwę, jakby uszkodzić warstwę hydrolipidową, co potem będzie miało także negatywne konsekwencje w naszym dalszym wyglądzie. Kiedy już zmyję ten olejek, czyli wykonam demakijaż,
przechodzę do etapu oczyszczania. I tutaj w wieku dojrzałym fantastycznie sprawdzają się różnego rodzaju łagodne środki oczyszczające, na przykład pianki. Pianka bardzo ładnie oczyszcza twarz i jednocześnie ma ona taką formułę, taką konsystencję, że nie trzeba tutaj wykonać żadnego tarcia. Wystarczy, żeby ona po prostu powolutku wniknęła w wierzchnią warstwę skóry, a potem zmyć ją nie gorącą, ale taką umiarkowanej temperatury wodą. I to jeszcze nie jest ostatni etap naszego mycia twarzy, ponieważ my tę twarz musimy teraz jeszcze wytrzeć. Zdecydowanie mówimy nie mocnemu tarciu twarzy, mocnemu wycieraniu. Zdecydowanie mówimy nie ręcznikom, które używamy do całego naszego ciała. Idealnie w wieku dojrzałym i nie tylko sprawdzi się osobny ręczniczek do twarzy, który możemy bardzo często szybciuteńko umyć, wysuszyć, tak żeby też nie wprowadzać tutaj różnego rodzaju zanieczyszczeń na naszą wrażliwą twarz. I tym ten ręczniczek możemy też zastąpić na przykład gazą albo na przykład kawałkiem tetry, albo też do skór wrażliwych i do skór, których są różnego rodzaju zanieczyszczenia, zaskórniki, możemy zamienić to po prostu na ręcznik papierowy. I tutaj również obowiązuje ta zasada powoli, łagodnie, ale skutecznie, czyli nie wycieramy, nie ścieramy mocno naszej skóry, ale delikatnie ręczniczkiem ją osuszamy i tutaj ta skóra jest już przygotowana do dalszych etapów pielęgnacji. To mycie twarzy jest jednym z kluczowych etapów pielęgnacji w każdym wieku, a myślę, że przede wszystkim w dojrzałym wieku, wtedy, kiedy chcemy, żeby kosmetyki, te, które kupujemy, zadziałały. Wtedy, kiedy chcemy, żeby składniki aktywne wnikały w głąb naszej skóry i bez przeszkód pokazywały tak naprawdę swoją moc. Ciekawa jestem, jak zmieniła się Wasza pielęgnacja, jeżeli chodzi o oczyszczanie twarzy. Czy stosujecie też pielęgnację dwuetapową, a może macie jakieś jeszcze inne swoje sposoby na to, aby twarz dobrze oczyścić? Bardzo chętnie poczytam i myślę, że my wszystkie poczytamy komentarze pod tym filmikiem. Do zobaczenia następnym razem.